Przed nami kolejna smutna rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Jak pan wspomina, 13 grudnia 1981 roku. Ja przyznam, że tamto zdarzenie spowodowało, że nigdy w życiu nie powtarzam słów, że coś jest niemożliwe. Pamiętacie, wówczas to jakieś wydarzenie nadzwyczajne strasznie wisiało w powietrzu. Przez kolejne tygodnie, miesiące wręcz mówiło się, że coś na coś się zanosi. Ja wówczas jako jeszcze student, nie pracujący, po prostu uważałem, że jest rzeczą niewyobrażalną, żeby porwać się na ten, w zasadzie większość społeczeństwa, 10 milionów pracujących ludzi w Solidarności. Wszyscy byliśmy upojeni tym sukcesem, powiewem wolności, łączyliśmy z tym ogromne nadzieje. Wydawało mi się to niewyobrażalne. Stąd to przeżycie, najpierw wprowadzenie stanu wojennego, potem oczywiście natychmiast strajk. Ja wówczas już od 1981 roku po ukończeniu studiów pracowałem w stoczni wówczas imienia Komuny Paryskiej, stoczni Gdynia później. I już oczywiście łącznie z umową o pracę podpisywałem deklarację wstąpienia do Solidarności. Tam oczywiście wciągnąłem się w różne struktury, później w stanie wojennym w biuletynie podziemnym oczywiście funkcjonowałem. Stąd tą pacyfikację nocną, w nocy z wtorku, z poniedziałku na wtorek. 13 grudnia, jak pamiętacie, przypadał w niedzielę. 14 w poniedziałek, pierwszy dzień byliśmy w pracy i w tej nocą z poniedziałku na wtorek była pacyfikacja całego szeregu zakładów w Stoczni Gdynia, w Stoczni Gdańskiej. Przeżyłem to niesłychanie. Ale już od tamtego czasu nigdy na nic nie mówię, że coś jest niemożliwe. Życie nauczyło mnie, że zdarzyć się mogą rzeczy najbardziej niewiarygodne, nieprawdopodobne. Niemniej to był chyba taki już przejaw, jak życie pokazało, łabędziego śpiewu tamtego totalitarnego systemu. Chociaż przyznam, wówczas w najśmielszych snach nic z nas nie przypuszczał, że ten blok sowiecki, ten system upadnie jeszcze za naszego życia. O tym śniliśmy, marzyliśmy, ale to wszystko się stało, sny się spełniły. A więc nigdy nie mów niemożliwe.